Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam Was na środowy odcinek poprzedzający otwarcie na amerykańskim rynku akcji. Na początek indeks SP500. Wczoraj obserwowaliśmy niewielkie spadki głównych indeksów akcyjnych w USA. Dow Jones spadł o 0,45%, SP500 stracił 19 punktów, czyli spadło 0,42%, natomiast Nasdaq odnotował spadek rzędu 0,79% trochę słabsze nastroje podczas tej wtorkowej sesji. Indeksy otworzyły się na minusie i też na minusie, się, yy, i też na minusie zakończyły tą wczorajszą sesję, chociaż udało się trochę te straty zmniejszyć z biegiem czasu. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejszą sesję, obserwujemy minimalne wzrosty kontraktów terminowych na Dow Jones, na kontrakty Dow Jones oraz SP 500. Kontrakty na Dow Jones rosną o 0,15% przed otwarciem dzisiejszej sesji natomiast kontrakty na indeks S&P 500 wzrastają o ćwierć procenta przed, przed początkiem sesji. Jeśli chodzi o kalendarium makroekonomiczne, dzisiaj tak naprawdę brak żadnej, żadnej szczególnej, szczególnie istotnej publikacji dla gospodarki amerykańskiej, tak więc dzisiaj taki można powiedzieć jałowy dzień z tej, z perspektywy właśnie tych publikacji makroekonomicznych, natomiast Jutro już będzie to wyglądało zdecydowanie e, inaczej. Jutro bowiem czeka nas publikacja e, raportu na temat inflacji konsumenckiej w USA. Inwestorzy oczekują na, tą, e, na ten raport. Będzie on na pewno bardzo istotny w kształtowaniu się e, oczekiwań odnośnie polityki pieniężnej, a tym samym też, e, i, i tym samym też e, w kontekście kształtowania się sentymentu inwestorów do rynku akcji, e, po prostu nastrojów e, uczestników rynku. Ale przejdźmy już do pierwszej spółki, jaką na dzisiaj przygotowałem, czyli, czyli firma dostawcza UPS United Parcel Service. Spółka osiągnęła rozczarowujący poziom przychodów w drugim kwartale i obniżyła całoroczne prognozy. UPS zawarło niedawno wstępną umowę ze związkiem kierowców, natomiast wcześniej wielu klientów przekierowało swoje przesyłki do innych dostawców w związku z obawami o strajk związkowców. UPS szacuje, że straciło na tym około 200 milionów dolarów z potencjalnej sprzedaży. Przychody spółki w drugim kwartale spadły o 11% do nieco ponad 22 miliardów dolarów. Rynek oczekiwał istotnie wyższych przychodów na poziomie 23 miliardy dolarów. Zysk na akcję wyniósł 2,54$ i tu akurat był lekkim pozytywnym zaskoczeniem, bo było 4 centy wyższe od konsensusu. UPS zaktualizował także prognozy przychodów i rentowności na cały rok. Spółka prognozuje, że przychody wyniosą około 93 miliardy dolarów. Spora obniżka w stosunku do wcześniejszej prognozy, która zakładała 97 miliardów dolarów. Marża operacyjna tutaj również rewizja w dół. Spółka spodziewa się, że ta marża operacyjna w całym roku wyniesie około 11,8%. Poprzednia prognoza zakładała marżę rzędu 12,8%. Rekomendacje dla United Parcel Service: 14 rekomendacji kupna, 18 rekomendacji trzymaj i 2 rekomendacje sprzedaj. Kolejna spółka na dzisiaj: firma far farmaceutyczna Eli Lili. Eli Lili podniosło całoroczne prognozy w. W przeciwieństwie do UPS, i ostatni kwartał był naprawdę udany z perspektywy tej spółki. Przedsiębiorstwo farmaceutyczne dostrzega gwałtowny wzrost popytu na nowy lek przeciw cukrzycy o nazwie Manjaro. Sprzedaż tego produktu wzrosła o ponad 72% do 979 milionów dolarów. W stosunku jest to, jest to wzrost o 72% w stosunku do poprzedniego kwartału. Wynik jest też znacznie lepszy od oczekiwań rynku. Konsensus zakładał sprzedaż rzędu zaledwie 743 miliony dolarów. Całkowite przychody w drugim kwartale sięgnęły 8,3 miliardów dolarów, podczas gdy rynek oczekiwał tylko 7,6 miliardów dolarów przychodów. Zysk na akcję również pozytywnie zaskoczył. wyniósł 2,11 dolary centów. Rynek spodziewał się dolara i 98 centów zysku na akcję za ten ubiegły kwartał. Eli Lili Szacuję, że przychody w, 2000, w całym 2023 roku wyniosą około 33,6 miliarda dolarów, czyli o, e, o 2,2 miliarda więcej niż prognozowano wcześniej. Zysk na akcję w tym czasie miałby wynieść około 9 dolarów i 80 centów. Poprzednio zakładano zysk istotnie mniejszy na poziomie 8 dolarów i 75 centów na akcję. Akcje Eli Lilly w Wzyskały wczoraj przeszło 14%. Możemy zresztą na wykresie zobaczyć ten gwałtowny wzrost wartości. No, zdecydowanie raport został pozytywnie przyjęty przez rynek. I rekomendacje dla Eli Lili: 22 rekomendacje kupna, 5 rekomendacji trzymaj i 2 rekomendacje sprzedaj. I ostatnia, już spółka na dzisiaj. Tym razem przechodzimy do sektora gamingowego i do spółki Take-Two Interactive. Wyniki Take-Two Interactive budzą mieszane uczucia. Branża gamingowa przeżywa słabszy okres w związku z presją inflacyjną, która ciąży na budżetach graczy. Take-Two Interactive zdecydowało się nawet anulować kilka projektów w poprzednim roku obrotowym, aby skupić się na produkcjach, które mają jak największe szanse na odniesienie sukcesu. Z tego tytułu spółka poniosła też w ubiegłym roku 79 milionów dolarów dodatkowych kosztów. Natomiast w pierwszym kwartale przychody w pierwszym kwartale tego roku obrotowego przychody z gier Take Two Interactive wzrosły o 20% do 1,2 miliarda dolarów, przychody z mikrotransakcji wzrosły o 38%, a przychody z reklam były o 11% wyższe rok do roku. Całkowite przychody sięgnęły 1,28 miliarda dolarów wobec oczekiwanych 1,22 miliarda. Zysk na akcję wyniósł 27 centów i był o 6 centów niższy od konsensusu. Tak więc przychody wygenerowane przez spółkę przychody zaskoczyły na plus, natomiast jeśli chodzi o zysk, tutaj rozczarowanie CEO Take to Interactive Strauss Zelnik, spodziewa się, że otoczenie zacznie się to otoczenie gospodarcze sytuacja spółki zacznie się poprawiać na początku przyszłego roku obrotowego. Natomiast rok obrotowy 2025 ma być punktem zwrotnym dla firmy, a przychody z gier mają przekroczyć 8 miliardów dolarów. Wielu postrzega takie zapowiedzi jako zwiastun premiery nowej części kultowej serii Grand Theft Auto, która na pewno pozytywnie wpłynęłaby na wyniki firmy. Jest to jedna z najpopularniejszych, a nawet można powiedzieć najpopularniejsza franczyza Take to Interactive, seria gier Take to Interactive, która która przyciąga rzesze fanów w przypadku każdej premiery nowej części. I rekomendacje dla Take two Interactive: 21 rekomendacji kupna, 9 rekomendacji trzymaj i brak rekomendacji sprzedaj. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.